inspiracją do powstania tych rzeźb, instalacji, artefaktów były dawne zabawki, jakimi się dzieci kiedyś bawiły. I w te różne formy wplotłem tematy dzisiejsze, aktualne dla dorosłych. Nie zabawki, to różne stare elementy, już niepotrzebne. Stare drewno z jakichś domów, jakieś kute elementy, czasami jakieś fragmenty przedmiotów rolniczych. To wszystko składa się na taką dość surową, archaiczną formę. Nazywam się Piotr Rogaliński. Zapraszam na wystawę zatytułowaną Nie zabawki, człowiek nie zabawka.